Właśnie widzisz, że dodałem nowy film na YouTubie. Klikasz zatem w niego i oglądasz. Istnieje jednak pewien problem. Coś tutaj nie gra, coś się tutaj nie zgadza. Otóż kanał, który właśnie oglądasz, nie nazywa się Kosmiczne Opowieści. 7 lat temu znałem bowiem, że założę kanał o nazwie Sportowe Opowieści, w którym będę opowiadał o świecie sportu. Nierealne, niemożliwe. Cóż, teoretycznie rzecz biorąc, możliwe jest istnienie alternatywnych wszechświatów, być może nawet ich niezliczonej liczby, a jednym z nich może być taki, w którym prowadzę kanał Sportowe Opowieści, a ty go właśnie oglądasz. Być może istnieje nawet alternatywna rzeczywistość, w której to ty, drogi widzu, posiadasz swój kanał na YouTubie, a moja alternatywna wersja właśnie go ogląda. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak inaczej mogło się potoczyć wasze życie? Czy zastanawialiście się nad tym, co by się właściwie stało, gdybyście dawno temu podjęli inne decyzje? Co gdybyście w danym momencie życia wybrali zupełnie odmienną ścieżkę? Czy twoje życie wyglądałoby lepiej niż te, które właśnie prowadzisz? Czy twoje życie wyglądałoby gorzej? Jak duże były zmiany w waszym życiu? Czy bylibyście bardziej szczęśliwi? A co gdyby maleńka zmiana w przeszłości sprawiła, że bylibyście dziś zupełnie innym człowiekiem? Czy kiedykolwiek roztrząsaliście swoje życie na takiej zasadzie? Co by się właściwie stało, gdyby przykładowo wasi rodzice zapisali z innej szkoły podstawowej niż ta, do której uczęszczaliście? Co gdyby wybrali sąsiednią szkołę? Czy mając zupełnie inne towarzystwo, innych znajomych i nauczycieli, wyrosilibyście na taką samą osobę, jaką dziś jesteście? A może stalibyście się nieco innym człowiekiem? Czy mając dzisiejszą wiedzę i mogąc cofnąć się do czasów liceum, podjęlibyście znowu takie same decyzje? Co gdybyście wybrali wówczas inny kierunek studiów? A co gdybyście zaakceptowali inną ofertę pracy? Czy ludzie, których wówczas poznaliście, zmienili wasze życie? Czy tego typu decyzja nie zaowocowałaby czasem całą lawiną zmian w waszym życiu? Co by się stało, gdybyście dawno temu mieli odwagę zagadać do osoby, która wam się podoba? Co gdyby korzystając z portalu randkowego mknęłaby się wam ręka, przez co nigdy nie poznalibyście danej osoby? Czy to możliwe, że gdzieś tam istnieje wasza kopia, wasz odpowiednik, ktoś zupełnie taki jak ty, ale ktoś, kogo życie potoczyło się zupełnie inaczej od twojego? Koncepcja alternatywnej rzeczywistości czy wszechświata równoległego zakłada hipotetyczną płaszczyznę istnienia współistniejącą z naszą. Alternatywna rzeczywistość jest wariantem naszej rzeczywistości, jednak z drobnymi lub dużymi zmianami. Oto kwestia, która zdecydowanie działa na naszą wyobraźnię. Każdy z nas ma tylko jedno życie i naturalnie stara się je przeżyć na własnych zasadach. Pomimo tego rozwój naszego życia nie zależy wyłącznie od nas. Istnieją bowiem czynniki zewnętrzne, które kształtują nasze ścieżki, naszą karierę, a nawet naszą osobowość. Wystarczyłaby przecież jedna drobna zmiana w przeszłości, efektem czego mogłyby być gigantyczne zmiany w naszej egzystencji. Temat alternatywnych rzeczywistości, czy też wszechświatów równoległych, niewątpliwie skłania do refleksji. To zresztą bardzo popularny motyw w fantastyce naukowej, w książkach, filmach, serialach czy komiksach. Dany bohater odkrywa bowiem, że oprócz naszej rzeczywistości istnieją także inne rzeczywistości. Takie, w których istnieje kopia bohatera prowadząca nieco odmienne życie. Nasze rozważania zacznijmy jednak od tego, że nie ma żadnych naukowych dowodów na to, że istnieje jakakolwiek alternatywna rzeczywistość, jakikolwiek wszechświat równoległy czy jakikolwiek równoległy wymiar. Dowody empiryczne wskazują na istnienie tylko jednej rzeczywistości, tej, którą wszyscy zamieszkujemy w miejscu, które określamy mianem wszechświata. Jak wiemy, naukowcy od dawna spekulują, że to, co nazywamy wszechświatem, może być na przykład częścią czegoś znacznie większego wieloświata. Taki wieloświat mógłby być zbiorem ogromnej, być może nawet nieskończonej liczby wszechświatów. Choć zaproponowano istnienie różnych wersji wieloświata, jak dotąd nikt nie przedstawi dowodów na to, że istnieje jakikolwiek inny wszechświat od naszego. Hipotetyczne wszechświaty mogłyby zasiadać inne prawa fizyki, co na przykład wyjaśniałoby, dlaczego żyjemy we wszechświecie, w którym powstało życie. Być może istnieje nieskończona liczba wszechświatów zupełnie pozbawionych życia, a warunki niezbędne do jego powstania, które mogą się wydawać czymś niezwykle mało prawdopodobnym, pojawiły się akurat w naszym wszechświecie. Jak pamiętamy z dawnego filmu, jedna z wersji wieloświata jest oparta na tzw. wieloświatowej interpretacji mechaniki kwantowej, koncepcji opracowanej przez Hugha Everetta. Krótko mówiąc, jednym z aspektów mechaniki kwantowej jest to, że pewnych obserwacji nie można w pełni przewidzieć. Zamiast tego istnieje szereg możliwych obserwacji, każda z innym prawdopodobieństwem. Według tej interpretacji każda z tych możliwych obserwacji odpowiada innemu wszechświatowi. Jedno możliwe wydarzenie rozgrywa się w naszym wszechświecie, a inne możliwe tworzy alternatywny wszechświat. Ta interpretacja postrzega czas jako drzewo o wielu rozgałęzieniach, w którym realizowany jest każdy możliwy wynik kwantowy.
Choć ta interpretacja ma pokaźny grono zwolenników w świecie fizyki, po raz kolejny warto wspomnieć, że nie ma dowodów na to, że coś takiego faktycznie ma miejsce, a wszechświat rozgraniża się na kolejne i kolejne wszechświaty. Nie ma też żadnych dowodów na to, że wszechświat rozszczepia się na osobne rzeczywistości w jakiejkolwiek innej formie. To jedynie spekulacje. Pomimo braku dowodów na to, że wszechświat byłby w stanie rozszczepiać się na różne wersje rzeczywistości, temat ten jest ciekawy z czysto filozoficznego punktu widzenia. Nawet jeśli takie rzeczywistości nie istnieją, zawsze można bowiem zadać pytanie, co by było gdyby, analizując dane wydarzenie z przeszłości. Jeśli się nad tym zastanowimy, to potencjalne alternatywne rzeczywistości mogłyby zawierać nasze kopie żyjące w innych warunkach, albo też mogłyby ich wcale nie zawierać. Możemy się tutaj odwołać do koncepcji efektu motyla, wedle której małe, wydające się za nieistotne wydarzenie, może jednak spowodować lawinowe zmiany. Jeśli hipotetycznie wszechświat miałby się rozdzielać na inne linie czasowe w bardzo odległej przeszłości, wówczas zmiany byłyby wręcz porażające. Wymarłe gatunki w naszym wszechświecie mogły ewoluować i przystosować się w równoległych wszechświatach. W tych równoległych światach my, ludzie, moglibyśmy wyginąć. Być może nigdy byśmy nie wyewoluowali, gdyby nie doszło do wymierania nieptasich dinozaurów. Pomyślmy na tym, jak wyglądałoby życie na naszej planecie, gdyby nigdy na świat nie przyszły takie postacie jak Aleksander Wielki, Dżingis Khan, Adolf Hitler czy Krzysztof Kolumb. A co gdyby nigdy na świat nie przyszli Jezus, Budda czy Mahomet? A co gdyby w dzieciństwie zmarli z powodu nieszczęśliwych wypadków? Jak właściwie potoczyłyby się losy Ziemi, gdyby nigdy nie powstały chrześcijaństwo, islam oraz buddyzm? Tak niewielka zmiana w przeszłości sprawiłaby, że dzisiejszy świat wyglądałby zupełnie inaczej, wręcz trudny do wyobrażenia. Co gdyby różne wojny w historii zakończyły się odmiennym rezultatem? Czy gdzieś teraz istnieje alternatywna rzeczywistość, w której w dalszym ciągu w Europie istnieje Imperium Rzymskie? Rzeczywistość, gdzie panuje nazizm lub komunizm? Czy istnieje alternatywna rzeczywistość, w której nigdy nie doszło do powstania Polski, Francji czy Stanów Zjednoczonych? Z naturalnych powodów, im dalej w czasie zaszłaby zmiana, tym też wywarłaby dalej idące konsekwencje. Śmiało można założyć, że w tego typu alternatywnej rzeczywistości nigdy byśmy się nie narodzili. Zmiany możemy także przenieść na poziom rodzinny. Wyobraź sobie, że twoi pradziadkowie nigdy się nie poznali. Tak się akurat złożyło, że na przykład pradziadek zachorował lub też nie pojawił się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, aby poznać twoją prababcię. W ten sposób nigdy nie spodzieli twojego dziadka, co za tym idzie, w tej alternatywnej rzeczywistości tak naprawdę w ogóle nie istniejesz. Taka zmiana nie wywarłaby jednak ogromnych zmian dla całego świata. Mówimy jedynie o małej zmianie w jakimś polskim mieście. Ty, twoi rodzice i dziadkowie nigdy by nie istnieli. Za to pradziadek mógł poznać inną kobietę i wraz z nią spłodzić potomstwo, które w ogóle nie istnieje w naszej rzeczywistości. Kolejny zbiór alternatywnych rzeczywistości to taki, w którym istnieje jakiegoś rodzaju nasz odpowiednik. Historia potacza się zatem tak samo jak w naszej rzeczywistości, natomiast rozszczepienie nastąpi dopiero za naszego życia. Tak jak wspominałem, w niektórych przypadkach rodzice mogą zdecydować, czy posłać cię do szkoły X czy Y. Mogą także wysłać cię na dodatkowe zajęcia czy treningi, podczas których poznasz ludzi, którzy zostaną przyjaciółmi na całe życie. Być może niektóre wydarzenia polityczne, katastrofy, zamachy, wojny potoczyły się zupełnie inaczej, co wpłynęłoby na twoje życie. Być może w 2020 roku żadna choroba nie dotarłaby do Europy z Chin. A co z naszymi własnymi, świadomie podejmowanymi decyzjami? Pozwólcie, że zadam wam proste pytanie. Załóżmy, że mielibyście możliwość cofnąć się w czasie do momentu 18 urodzin. Czy poprowadziliście wasze życie w ten sam sposób? Czy podjęlibyście jakieś inne decyzje? Masz znowu 18 lat przed sobą całe życie i co właściwie robisz? Nie wiem, jak to jest w waszym przypadku, ale sporo osób, które znam, czasami wspomina o tym, jak żałuje pewnych wyborów z przeszłości. Mogli zrobić to inaczej, mogli podjąć inną decyzję, że zmarnowali tyle lat życia, że teraz postąpiliby w inny sposób. A jak to jest w waszym przypadku? Pamiętajcie, że zmiana w decyzji na temat np. studiów, pracy, rodziny znajomych czy np. jakiegoś wyjazdu mogłaby przynieść nieodwracalne konsekwencje, nowe miejsce zamieszkania i inną sytuację finansową,
poznanie nowych znajomych, poznanie innego partnera życiowego. Być może idąc na inny kierunek studiów, poznałbyś inną partnerkę. Być może wybierając inną pracę, byłbyś teraz w innej sytuacji finansowej. Być może mieszkałbyś w innym mieszkaniu. Być może nie miałbyś dzieci, a być może miałbyś zupełnie inne dzieci. A być może któregoś dnia miałeś iść po coś do sklepu, ale zwlekałeś z tym, ponieważ na przykład mecz, który oglądasz, znacznie się wydłużył. Gdyby się nie wydłużył, poszedłbyś wcześniej do sklepu, po czym zginąłbyś potrącony przez samochód na ulicy. Niemożliwe? Nierealne? A skąd wiesz, jak wówczas potoczyłyby się twoje losy? Niewykluczone, że w alternatywnej rzeczywistości już od dawna cię nie ma, a życie toczy się dalej bez ciebie. Zastanawialiście się kiedyś w ogóle nad tym, jak wyglądałoby życie bez was? Co by robiła wasza rodzina, wasi znajomi? Czy aby na pewno odczuliby waszą stratę? Jak potoczyłoby się życie twojego życiowego partnera, gdyby nigdy cię nie poznał? Czasami bardzo mała decyzja lub zbieg okoliczności są w stanie całkowicie odwrócić życiowe losy. Czerwone światło na ulicy, przestał uciekać autobus, budzik, który jednak nie zadzwonił. Wybór innego jedzenia czy obuwia, jakakolwiek decyzja może nieść za sobą poważne konsekwencje. Nie wiem jak wy, ale ja jestem jedną z tych osób, które nieustannie roztrząsają swoje życie, zastanawiając się, co by było gdyby. Czy gdzieś tam w innej płaszczyźnie istnienia znajduje się twój odpowiednik, który prowadzi zupełnie odmienne życie? Czy jest od ciebie bardziej szczęśliwy? A może zmarł na skutek nieszczęśliwego wypadku? A może żałuje decyzji, jakie podjął i zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby podjął te decyzje, które ty podjąłeś? Zwróćmy też uwagę na to, że choć zmiana w życiu każdego człowieka niosła ze sobą jakieś konsekwencje dla innych ludzi, tak też istnieje pewne zróżnicowanie pod względem rozmiaru tych konsekwencji. Przykładowo decyzja na temat tego, co zjesz na kolację, czy pójdziesz do sklepu i czy zmienisz pracę, a raczej nie wpłynie na życie przypadkowego mieszkańca Gabonu. Naprawdę duże zmiany o globalnym zasięgu dotyczą głównie polityków i podejmowanych przez nich decyzji, rzeczy związanych z ich życiem. Również inne znane osoby, sportowcy, muzycy, aktorzy, dzięki masowym mediom mogą oddziaływać i wpływać na zmiany znacznie większej liczby ludzi, niż jest to w stanie zrobić przecięty zjadacz chleba. Choć nie ma dowodów na istnienie naszych odpowiedników w alternatywnej rzeczywistości, warto się zastanowić, jak wyglądałoby ich życie i co mogliby teraz robić. Bardziej szalone rozważania mogą nawet zahaczyć o potencjalny kontakt. Co jeśli doświadczając déjà vu, tak naprawdę mamy chwilowy przebłysk z umysłu naszego odpowiednika w alternatywnej rzeczywistości? A co jeśli podczas snu nie widzimy tak naprawdę zwykłego snu, a raczej doświadczamy historię z życia naszego odpowiednika? A hipotetycznie, mając możliwość wymiany, czy zamienilibyście się na jeden dzień na życie waszego odpowiednika, nie wiedząc jak ono wygląda? Czy w ogóle możliwa byłaby wizyta lub kontakt z naszym odpowiednikiem? Wiele osób twierdzi, że gdyby miał możliwość cofnąć się w czasie i coś zmienić, to by to zmieniło. Czy jednak na pewno zdecydowalibyście się coś zmienić, wiedząc, że mogłoby to całkowicie zmienić wasz żywot? Myśl o tym, że gdzieś tam może istnieć twój odpowiednik prowadzący zupełnie inne życie, być może mając innych znajomych i hobby. Niewątpliwie działa na naszą wyobraźnię. Nawet jeśli tak nie jest, to do refleksji można skłonić to, jak drobna zmiana może diametralnie odmienić naszą egzystencję. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.